będzie na kanał Operacja Wukowar w armii. Trzech niepoważnych ludzi w poważnych wydarzeniach historycznych. Z voice chatem? Tak bywa? No. W naszym. A dobra. No? Weź to wystartuj, bo mnie to się nie załaduje. Dobra. O. Będzie teraz próbujemy samą piechotą grać. Tego Berdema to użyjemy w ostateczności. Oj, czekajcie, tylko są nasi tam. To nasi, nie strzelać. Chodźcie tędy, na lewo. Marcel, gdzie jesteś? Już. Tutaj, w tę wyrwę chodź. Chodźmy tędy. Nie zużywaj RPG-a na domki, Marcel. Ja wiem. Zostaw go na tego Berdema. Spokojnie. Ten domek z flagą, pamiętajcie. Uważajcie, tam SMG czasz, a nie. A to ziotek wyszedł na poplicie. Ziotek zostawał. Czekajcie. Strzela do nas. Dobra, zdjęty. Do płotu i ostrożnie. Obszar czysty. Co? Co to było? Jaki Rambo? Jeszcze jeden jest w oknie. Ty, ale jaka pantera, nie? Chorowacka. Widziałem. Szukajcie piętro. No, Marcel musi na piechotę to nas zapierdzielać, a ja... Marcel, chcesz pepeszkę? Ja bym nie chciał. No to naprzeciwko, no to generalnie, jak dobiegniesz tam, gdzie zginąłeś, to niedaleko jest ziutek, ten taki chłopak w czerwonym swetrze, on będzie miał po sobie pepesze. Wow, oj. Swoją drogą, uważacie, że dobrym pomysłem jest, żeby ustawić, żeby się respić w miejscu śmierci, czy to jest zły pomysł? Oczywiście, że zły. No i to jest poprawna odpowiedź, czego się spodziewaliście? Helikopter leci, nie wiem czyj. Kurwa, też ja mam tego moda... Też ja mam tego moda włączonego, właśnie to nie jest nasz! To jest z modów na ambient w tle. Okej, gdzie jest Marcel? Okej. No zresztą u główną ulicę, bo ona jest czysta. No, czysta od wrogów, ale... O, chodź tutaj. Tutaj, do tego płotu, do tej bramki. Czekaj, ja ci to otworzę. Czekaj. Otwórz bramę. Płot. Czekaj. Otwórz. No, możesz chyba przejść. Zobacz. Nie. To idź naokoło. Przez dom. Pojebane to. Marcel, idź naokoło przez domek, bo widzę, że się nie da po prostu. Gdzie jesteś, Filip? O, na pozycji jesteś. Nie, to nie ty. Ty kurwa jesteś. No to tam jesteś. Marcel, chodź tutaj. Tu jest ten gościu z pepeszą. Idziemy znowu naokoło. Chcę się do Filipa podnieść. Podnieś sobie pepeszę i chodź. Magazynek sobie tego od niego weź. Nie, bo to nie będzie miało sensu, jak mnie z jednym magazynkiem odbiegać. To następnym razem, jak będzie znowu, bo też wątpię, że będzie się chciał jeszcze... Jak dwójkę będziemy grać jakieś misje w Wukowarze, to ci dam, te pesze.
bo był jeden chociaż. Nie, może być za... Tam szli, tam szli. O. Gdzie? O, idzie, idzie. Tam. Tutaj właśnie. A jestem ja chyba. Nie. Ja was widzę na celowniku tutaj. Czy gdzie wy jesteście? Nie. O, widzę. O, teraz widzę Filipa. MG-czasz. Schowaj się. Ale to jesteś po dupie, ty. Cześć, jak się leczyło, jak się leczyło? Nie, to jesteś po prostu ten... wystraszony teraz. Czekaj, ja cię uleczę, ja cię uleczę. A. Ja cię uleczę. Ale... Bardzo jest pasiwa. Twoja zestawa leży... Fuck? Widzę tam. Nie ruszaj się, ja cię próbuję uleczyć, dobra. Gol. Nie, to jest martwy Filip. Marcel, nie molestuj zwłok kolegi, to nie czas na to. Spokojnie, wiem. Czekaj, wychylam się. Co to pierdala do nas? Dobra, wiem co do nas strzela. Schowajcie, nie wychylać się, słuchajcie, nie wychylać się. Chyba już jest zdjęty. Nie, on właśnie nie jest zdjęty. Fuck, chciałem artylerię wezwać, ale się okazuje, że ją znowu za blisko rozstawiłem. Czekaj, tyle się ja. Może biegnijmy do osłony. Zdjęty jest od jakiegoś czasu. Ale tam też, tam jest typek, czekaj, zajmę się nim. No tak, na pierwszą moją stronę. Uskaz. Gdzie wy jesteście, ludzie? Ty jesteś tutaj, Filip jest. To Syberia. To jest radio, jak ktoś chce. Każdy ma radio na wyposażeniu. Aha. O, rumuński kałach jest. Kurwa. Jest jakiś NPC, który nie pozwala nam zaliczyć zadania generalnie. Czekaj. Co napierdala do nas? Ojeny, z bazy przeciwnika napierdala do nas ten. Nie wychylaj się. Nie. Filip, odpuść se. Ojej. Co napierdala? O kurwa, to stacjonarne działko. I BRDM przy okazji. Co to było? Efekt po prostu leciał. Czy ja zachodzę im tą bazę od boku tutaj? Cofam, my się nie szturmujemy tego gówna od boku. Gdzie jesteś, Marcel? A na spawnie. Podbiegnij do mnie. Weźmiesz swojego RPGa i strzelisz BRDM-owi w tył. Ja. Pomóżcie mi gdzieś tu znaleźć. Ja wybiegłem prosto do 65. Otworzyłem. Walczę jeszcze raz o tą ulicę, na której byliśmy. Bo się teraz dopiero pojawia reszta, która mi uciekła na chwilę. Gdzie jestem, Berdem? Czekaj, gdzie ty jesteś najpierw? Zacznijmy tego, gdzie ty dobiegasz. O, dobiegasz do mnie. Dobiegnij najpierw do mnie, pomóż mi tą ulicę wyczyścić. Kliknij sobie F1, żeby zobaczyć, gdzie ja jestem. Chyba właśnie wyczyściłem tą ulicę. Nie zaliczę mnie z jakiegoś powodu. Idioty, kowa
stój tam, gdzie jesteś. Ja do siebie biegnę. Dobra, o Filipie. Kończę mam zadanie. Teraz mamy nowe zadanie, słuchajcie panowie, i jest to zająć tę ich bazę. Ale okazuje się, że to będzie cięższy orzech do zgryzienia. Działka nie ma, pelotki nie ma. Jestem te 5 na 5. No jadę ciężarówką. Na X-Pawnie rozstawiłem przy okazji M1 Brownie. Wsiądę do niej. A nie, to jest za amunicją. To nie mogę. Ale za to jest RPG. Weź się z RPG-a i... No, z się ze zęby. Czekaj, stój. Tak. Chyba nawet nie ma ich. Słuchajcie, ten punkt jest pusty, jedyne co nam zostało, teraz... Nie, jest jakiś ciągnąć. Jedyne co nam tutaj zostało do rozpieprzenia, to jest piechota jakaś, jakieś ochłapy i przy okazji właśnie rozpieprzony przeze mnie BRDM. Na ten punkt idzie ich wsparcie. Idą posiłki. 100 metrów, prawa! Brać! 100 metrów, prawa! Stój. No to rondo już ich jedźcie, bo działka są zdjęte, tylko przechodzi ich wsparcie teraz. Pokonałem to ich wsparcie. Teraz... Gdzieś jakieś pojazdy ich są, czy...? Jest gdzieś ta ukryta... Ojojoj, o kurwa, to strzela do mnie. Dobra, niestety nie uszkodliwiłem teciaka. Jeżeli jeszcze kiedyś Filip znajdzie siły, to... Może Warlords. Jugolski. Czyli dosłownie kurwa zajmowanie ja całej pierdolonej mapy. Trochę taki Greens. Nie wiem, dziwne takie to jest. Co się, Warlords? No. Nie przypadam za tym trybem. Wy jesteście na punkcie? Tu przy tamie? Ja jestem niedaleko ciebie. A my niestety rozdupcył teciak. Jestem przy fladze. Widzę BRDM, ale nie wiem czy nasz czy nie. Nasz nie ma oznaczeń. To ma... nie nasz. Tylko zniszcz, jeżeli masz czym oczywiście. A nie, nasz został zniszczony. Ich jeep jedzie, to znaczy ich pick-up jedzie w moją stronę. Kurwa, drugiego nie rozstawiałem. O Jezu. To się wali. A nie, to chyba coś cywile. Cywile jeżdżą pick-upami, nie strzelaj do nich, boty będą do ciebie strzelać. Oj. Spokojnie, kiedy indziej będziemy strzelać do cywili, ale kiedyś będziemy. No kurde!
Leciek walnął obok mnie, ale ten Berdem jest spalony. Wiem. Gramy sobie w dwójkę na Czarnorusi. Gadamy przez radio w grze. Także no. Aha. Ty go potrąciłeś, czy co? Wydaje mi się, że myśliwy pomylił go z dzikiem. Zresztą spójrz na jego brzuch. Też bym się pomylił. Ale ty, pana kiedy wyjadł, ten kaszkiet się opiekło okulary. On mi trochę przypomina tego tych Meneli z Rancho. Potrąciliśmy Kusego. Dobra, wsiadaj.